Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczyna drugi etap modernizacji sieci ciepłowniczej. W siedzibie spółki podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą firmą OTECH z Gorlic. W ramach inwestycji zaplanowano likwidację 3 wymienników grupowych zlokalizowanych na osiedlu Wojska Polskiego. Zmodernizujemy ponad 1200 metrów sieci, które mają niejednokrotnie po 40 lat, czyli to ryzyko awarii znacznie zostanie obniżone. Zostaną zlikwidowane 3 wymiennikownie grupowe przy ulicy 1 Brygady 14, 1 Brygady 20 i Korzeniowskiego 10. W ich miejsce w 23 blokach zostaną zamontowane nowoczesne, kompaktowe, dwufunkcyjne węzły cieplne. W ubiegłym roku udało się zmodernizować prawie 5 km starej sieci ciepłowniczej. Zresztą, jak dodaje prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Paweł Kupczak, to był dobry rok dla spółki. Oddaliśmy w październiku kocioł biomasowy. W grudniu zeszłego roku udało nam się pozyskać dotacje oraz wsparcie ze strony prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na największą w historii Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej inwestycję. Inwestycję związaną z silnikami kogeneracyjnymi. Cała inwestycja będzie kosztowała 27 milionów złotych. Udało nam się pozyskać 9,5 miliona złotych dotacji oraz 19 milionów złotych premii kogeneracyjnej od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. I jak dodaje prezes, będzie to kolejne źródło ciepła. Oddana biomasa, węgiel będą stanowiły tak jakby dwa źródła produkcji ciepła, a w 2022 roku dojdzie trzecie źródło, czyli produkcja ciepła z układu kogeneracyjnego, ale to też będzie produkcja nie tylko samego ciepła, ale również produkcja energii elektrycznej, czyli w tym momencie MPEC stanie się elektrociepłownią. Koszt inwestycji, na wykonanie której podpisano właśnie umowę, wyniesie ponad 3 772 tysiące złotych, z czego 85% to unijne dofinansowanie. Prace rozpoczną się natychmiast, kiedy pozwolą na to warunki pogodowe. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień tego roku.